Milion litrów słonej wody, ponad 1500 egzotycznych ryb. W jednym z berlińskich hoteli pękło dziś akwarium, reklamowane jako największe na świecie, wolno stojące, cylindryczne akwarium. Z tym wydarzeniem, z tą awarią, z tym zepsuciem walczyło 100 strażaków. Nie wiadomo zatem też, co było przyczyną tego incydentu. Z doniesień okolicznych mieszkańców wynika, że około 6 rano w okolicy słyszany był bardzo głośny huk. Część fasady hotelu, w którym znajdowało się to akwarium, upadło na ulicę. Dwie osoby ucierpiały w wyniku skaleczenia odłamkami szkła. Berlińska Agencja Ruchu Drogowego podała, że bardzo duża ilość wody wylała się na jezdnię. Teren został w dużej mierze otoczony kordonem, a ulica, przy której znajduje się hotel, została zamknięta. Pytanie, co stało się z rybami? God. Thank you.